Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu rowerek elektryczny. Jak widzicie, rowerek mojej żony, miejski. No muszę go rozruszać, tą bateryjkę. Ta bateryjka gdzieś 2-3 miesiące nie była używana, więc trzeba ją rozruszać. I przy okazji, słuchajcie, wpadłem na fajny pomysł, żeby sprawdzić, jak taki mały silniczek, legal, nie? 250, 36 V, jak on sprawdzi sobie w takich górzystych terenach. Jedyne górzyste tereny u mnie na szczecińskiej nizinie są w Puszczy Bukowej. Właśnie tam dzisiaj pojedziemy. Z tego miejsca, pięknego, ruchliwego miejsca przy S3 wyruszę i mam 11 km na dojechanie. Specjalnie nie dojechałem do Puszczy Bukowej, żeby właśnie się przejechać jeszcze rowerkiem, bo wiecie, sam dojazd, test, to jest nudny, ale ja lubię sobie po prostu pojeździć. Jedźmy, sprawdzimy, czy warto inwestować w tak słaby silnik legalny. Legalny, wiele osób o to pyta. Zobaczymy, czy da radę. Jedziemy. Na razie polecimy taką oto, widzicie, dróżką. Włączyłem piąty stopień, żeby komfortowo się jechało. O, widzicie błotko. Jak się błotko wpadnie, nie ma problemu, wyjedziemy. Trzeba sprawdzić go w takich też warunkach, bo po asfalcie, to wiecie, to każdy potrafi jeździć, nie? I każdym rowerem. Chociaż ten rower no, nie nadaje się na takie tereny, ze względu na to, że on strasznie pływa na boki, ze względu na tą wygiętą kierownicę, taką holenderską, można powiedzieć. Ja generalnie nie lubię tego typu kierownic. Kurzają mnie. Źle się rower prowadzi. Ja jestem zwolennikiem prostych, jak najmniej wygiętych. O jest, ale trzęsie rower. Totalnie twardy, zero amortyzacji z przodu i z tyłu. No, miejski rower, prawda? O, patrzcie, zobaczcie, co tam się dzieje, widzicie? Jak pięknie zwierzątka uciekają. Kuperki białe. O, jeszcze biegną. Może mi się uda bliżej podjechać. Patrzcie, ile ich jest. Jeden twardziel stoi i patrzy na czatach. Ucieka ten ostatni. Dobra, tylko białe dupki widać. O, jeszcze jeden. Zawsze trzeba uważać. O, gdzie ty biegniesz? Tam swoi koledzy są, zobacz. Spanikował, nie chcę go wystraszyć. Kurde, rozgoniłem rodzinkę. Ach, nie było to moim zamiarem, no trudno. Miejscowość Gardno. No zobaczcie, trzeci stopień, 20 na godzinę sobie spokojnie jadę, patrzcie, jakie dziwne zwierzęta. Nie lubię tego typu rowerów, ale no moja żona lubi, córka też sobie chwali. Dla mnie to się tak dziwnie jakoś jedzie z taką kierownicą, no ale jest trudno. No. Kobita chciała, to kobita ma. No zjechałem z asfaltu i jadę takimi polnymi drogami, teraz jak widzicie. Strasznie z lewej strony wieje, kurczę, aż mi kurde pół mózgu zamroziło już. Nawet widzicie w takich warunkach, gdzie błoto jest, no, rower po prostu daje radę, a silnik wyciąga nas z tych kłopotów, że tak powiem, bo no bo mam tu opony, słuchajcie, zwykłe, nie na taki teren, po prostu zwykłe na shooter, ewentualnie, kurczę, asfalt, nie? I cały czas mam uślizg, bo to błoto, jakaś glina jest, no i silnik właśnie pomaga, nie? Bardzo mocno pomaga. No mówię wam, wczoraj lało, calutki dzień. Do mojego celu zostało 2,5 km, więc do takiej, wiecie, tej góry mojej testowej podjazd. Nie taki stromy podjazd na mocnych silników, tylko taki zwykły, asfaltowy, długi podjazd. Zobaczymy, jak sobie tam dam radę. Patrzcie, co za demon prędkości, kurde. A tu jest to jezioro. O, Marcel, hamuj, zobaczcie, za droga. Tu jest takie jeziorko. O tej porze to je widać, bo normalnie to zarośnięte, zakrzaczone. To mi tak dzwoni tam. Patrzcie, jakie piękne buki. Pamiętacie to miejsce? Tutaj spałem, na którymś swoim van life'ie. Świetne miejsce, świetny klimat. Tu jest ten mój główny test. Tutaj jest. Dlaczego tu przyjechałem? Dlatego, że tutaj jest taki na krótkim odcinku w miarę upierdliwy podjazd, nie? Ja wam pokażę na końcu, jakie jest przewyższenie na jakim odcinku. Znaczy stąd, jakie jest przewyższenie stąd. Dojadę do szczytu. Przejechałem już, no trochę pojeździłem sobie po okolicy, około 20 paru kilometrów, ale jakiś czas temu skasowało mi się przez przypadek licznik. Chciałem coś zobaczyć w parametrach i oczywiście, no i tak dalej, nieważne. Ale to nie jest ważne w tym momencie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do testu, odradzę wam zakup pewnej rzeczy, a mianowicie zakup tego mocowania smartfona. Jest to aluminiowe,
Marcin, ale polecałeś zawsze takie pomocowanie. Tak, polecałem, ale nie tego typu. Dlaczego? Zobaczcie, co się dzieje. Wystarczy zahaczyć tu, cyk, i telefon ląduje na glebie. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że zobaczcie. Tu jest prowadnica, a tu jest przykręcanie, nie? Kupujcie zawsze z dwoma prowadnicami, z jednej, z drugiej strony, a pokrętło musi być po środku. Tak jest do dupy. Ja to kupiłem na szybko. No, nie zwracałem generalnie na to uwagi. To bo wszystkie swoje holdery, to można tak nazwać, telefonu, właśnie mam z centralnie położoną śrubą skręcającą, ściskającą, z dwoma prowadnicami. No bo tutaj to jest no, dupa, no. O, tak chciałem na początku, nie? I mimo, że tu mocno przykręcimy, najmocniej jak się da, zobaczcie, on się dalej buja. Już nie dokręcimy mocniej. No, to taki mały tip. Dobra, zabierzmy się do testu. No dobra, podjeżdżamy. Poczekamy, aż ten samochód sobie pojedzie. Dobra, jedziemy. Na razie całkiem spoko się jedzie. Przerzutka oczywiście skryzowana, bo no nie da się inaczej. Mocy jest zbyt mało, żeby, wiecie, szarżować. Na razie się jedzie całkiem spoko. Ale moc, mówię, jest na piąteczkę. Jestem na trzeciej zębatce od górnego blatu. Od największej zębatki. No trochę siły trzeba włożyć, żeby podjeżdżać. Ta droga może wydawać się płaska, ale w rzeczywistości tak nie jest. Takie złudzenie to jest. No może miejscami tutaj na przykład, nie? Generalnie takie podjazdy ja nazywam upierdliwymi. Już dyszę, czyli trochę siły wkładam. Ale niedużo. Już mogę trochę przerzutkę zwolnić. Na szybsze. Jaki czysty ten las teraz jest. Kurde, luks. No i teraz się wije pod górkę cały czas. I kawałek płaskiego. Możemy znowu trochę przyspieszyć. Patrzcie, jakie góry dookoła mnie. Właśnie Puszcza Bukowa z tego słynie, z takich gór. Znaczy pagórków, no, ci ludzie z gór będą się śmiali. No ale co my mamy zrobić, ludzie z nizin? Cieszymy oko każdą górką, jaka jest. O, i tu się zaczyna ten taki podjazd upierdliwy. Niby łagodny, ale nie jest taki łagodny do końca. Upierdliwy. Już trzeba zmieniać przełożenia. Poweru nie mam za mocno, za dużo. O, widzicie? Ale jedzie. Jedzie. Do samego wspomagania znakomicie wystarcza ten silnik. Nie jest to może taka jazda jak Bafangiem 750, czy w ogóle 750, czy a już nie mówię o 1500 rowerze, nie? Tam to możecie nawet przyspieszać i zapierdzielać pod górę. Tutaj po prostu wjeżdżacie. Wjeżdżacie, wkładając minimalną siłę. No i o to chodzi, nie? Jeżeli ktoś szuka roweru do czystego wspomagania, boi się też mocniejszymi rowerami jeździć ze względu na prawne głupie przepisy, to polecam taki 250 w tylne koło. Nawet nikt nie widzi, że jest silnik. Ktoś, kto się nie zna, stwierdzi, że ten rower nie ma silnika. A bateria tu ukryta na bagażniku też wygląda jak bagaż, jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi. No i jestem na samym szczycie. Przelecę na drugą stronę i tam sobie stanę. 1,3 km przejechałem i na tym odcinku 63 metry przewyższenia jest, nie? Czy to dużo, czy mało, to już sami musicie stwierdzić. No podjazd jest taki, oczywiście wybieram podjazdy dla tego typu rowerów, no jak mówiłem, że przecież nie będę podjeżdżał tak jak na przykład tutaj. Tutaj na dół Bafangiem podjeżdżałem, tu jest naprawdę stromo, więc no tym rowerem na pewno nie podjadę, więc nawet się tam nie będę pchał. Jest to rower miejski i do takiego celu został stworzony, więc to jest mój tylko taki test, żebyście wiedzieli, na co stać taki silnik. A jak chcecie nabyć taki silniczek, czy to w tylnym kole montowany, czy to w przednim, z taką fajną, gustowną baterią, typu rack to się mówi na to w angielsku, czyli montowana w dedykowanym bagażniku, wsuwa się taką po prostu tutaj oraz blokuje tutaj kluczykiem. Z tyłu jest oświetlenie wmontowane. Naprzód też jest, ale nie montowałem zestawie, bo tutaj nie potrzebowałem. Jeżeli chcecie nabyć taki zestawik, to zapraszam Was na stronę SUV Bike.
Jest to partner mojego odcinka, z którym współpracuję. Mam też dla Was oczywiście kodzik rabatowy zmniejszający Wasz koszyk zakupowy o fajną kwotę. Wszystko znajdziecie w linku poniżej tego filmu. Zachęcam, bo są fajne zestawy, nie tylko takie słabe. Są też zestawy 500, 1000, 1500 watów. TSDZ-y dwójki, czyli napędy centralne. Wejdźcie, zobaczcie. Wysyłeczkę macie gratis z Polski lub z Niemiec, także na miejscu jest to wszystko. Nie czekacie tygodniami. Jedźmy gdzieś dalej, powoli kierując się z powrotem. No bo mówię, już pół baterii wyjeździłem, także nie chcę za bardzo gdzieś tam jeździć. Tak, Marcin, bo ci się bateria skończy, nie będziesz miał się ujechać. Tak, jestem leniwy i to gdzieś. Patrzcie, jak koszyk popsułem na jednym tym. Od butelki 1,5 litra, tak podskakiwała, że wybiła. No, te koszyki są litne. No a teraz jadąc znów, to czysta przyjemność. Tylko muszę uważać, bo ten rower ma tylko V-brake'i. No jak wiecie, V-brake'i, no zwykłe V-brake'i, jeszcze no niezbyt wygórowanej jakości. Nie są zbyt dobrymi hamulcami, jeżeli chodzi. No i ten rower też nie jest, wiecie, jakiś speedrunów, kurde. Ale mnie wypiździ! 30 na godzinę, coś tam jedzie z tyłu, trzeba zwolnić. Ktoś miał fantazję i w ogóle zrobił z boku drogi, kurde, kociołby. No, nie można było dalej asfaltu pierdyknąć, tylko tę kostkę układać. Raz, że to więcej roboty, znowu marudzisz. No i będę. O, w dupę, ten rower nigdy tak szybko nie jechał. Nie róbcie tego w domu. 40 na godzinę, ludzie. Znowu zapierdzielanko, niestety zaraz ta droga się skończy. Niestety, bo będziemy testować dalej w terenie. Zobaczcie, jaka trasa. Spokojnie. Marcel się nie boi nawet takiego czegoś. Tylko trzeba uważać, nie? Najlepiej przez środek. Bo jadąc bokiem, można się wyglebić prosto w kałuże. Tu macie odpowiedź, czy taki rower przejdzie przez takie kałuże też. Jak kwiczą klocki, słyszycie? Tu już pojedziemy tędy. O! To co słyszycie, jak prze, to klocki trą. O! Ułoponę, bo z przodu i z tyłu to się dzieje, to nie jest odgłos silnika. Oczywiście żona mnie zajebie. Zwalę na nią, powiem, że tak po ostatnim razie zostawiłaś. Ja cały czas na trójce jadę, wiecie? Oczywiście z wykorzystaniem manetki. O, już odgłosy cichną, słyszycie? Bo się brud wyciera. Ale macie odpowiedź, czy taki rower daje radę w takim terenie? Owszem, daje, ale nie polecam tego robić. Tylko Wasz kaskader Marcin takie rzeczy robi. O, Jezus. Jak hamulec nacisnę, zobaczcie, co się dzieje. Uuu. Czy może być jeszcze gorzej? Oczywiście wjeżdżamy powoli, żeby nie chlapać na silnik, bo silniki nie są generalnie wodoszczelne. One są, wiecie, takie kałuże, chlapanie to tak, ale jak wjedziecie z pędem, to może się coś tam zadziać niedobrego. Boże, gdzie mam jechać prosto? Mam jechać prosto, ale tu widzę, ta droga trochę skręca, więc polecę tędy. Znowu podjazdówka, dosyć ostra, zobaczcie, na trójeczce. Na którymś tam, na środkowej zębatce, na trójeczce podjeżdża, że nie ma problemu. Jestem na ostatniej prostej do mojego mobilnego domu. Zaraz staniemy, gdzieś zrobimy podsumowanko. Wczoraj mówię, tak lało, kurczę, zresztą efekty tej ulewy widzieliście, zresztą przed chwileczką. Całe spodnie mam ufaflunione. No nic, trudno. Wszystko w imię miłości do rowerów elektrycznych. No i dojechałem. Dojechałem szczęśliwie. Zobaczcie, to wygląda, matka mnie zajebie. Dobra, mniejsza to. Chciałem Wam pokazać, że takim rowerem można też jeździć w terenie ciężkim. No teren ciężki, w tym względzie było to ślisko,
pod górę, no można, można, ale nie jest to zalecane, no bo ten rower po prostu się do tego nie nadaje, nie? Ale można. No, zobaczcie, jak wyglądają moje buty. Jest spoko. Jeszcze raz powtarzam, jak chcecie nabyć taki zestawik, fajny zestawik, to linki macie poniżej w filmie. Wchodźcie, kupujcie, bo sezon się zbliża. Trzymajcie się i do następnego.